Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną Hania Jamelka. Cześć! I dwa magiczne pudełeczka, w których w środku są... Lale! Jakieś tam laleczki. Fajne? I kule musujące. Ja mam wodę, bo dzisiaj wykąpiemy lole. No, proszę, otwierajcie. Dobrze, Jamelka zaczyna. Na stole tutaj kołysz, bo tu z tyłu opakowanie jest pokazane. Że trzeba tak, że to leży tak i tu otwieramy. Tak? Tak. No. I tu otwieramy. O, sieluszko! Zobaczcie, co tam jest. No i co tam ma otwierać? Serduszko i otwieramy. Wow, jaka kula musująca! Dobrze, Amelka, wyjmij te wszystkie... Sześć kuleczek jest. Hmm? Takie mini wyjmij. Kule lol. Czekajcie. A otworzysz mi z tego poli. O, proszę bardzo, takie magiczne kuleczki. Uuu, jakie fajne, super spodeneczki. Gaciuszki. Czekają mi kule. Mamo. No dużo tego towaru, słuchajcie. Coś tam jest twardego. Wielka kula musująca. W kształcie serca. Będzie się dzisiaj musowało. Dużo. Lolowa naklejka. A tu mamy przygotowany front do musowania. Amelka pootwiera te wszystkie rzeczy, a ja jej tu pomogę przygotować kulę musującą. Zdejmę z niej folię. Uuu, to taka... Wiem, co to jest. O, to jest takie magiczne. To jest ogon syreny. Naprawdę? Pokaż. To dla chyba pieska? Będą co zrobiłaś syrenie, Amelko, że masz jego ogon? I ogon. Gdzie syrenka jest? Oddawaj. Tutaj. O. Boże, to kociek. Dobra, Amelka pokazuje szybciutko akcesoria wszystkie. Ja otwieram kulę musującą, która jest w podwójnej folii. Mamo, kule na końcu. Nie wiem, ja tylko ci otworzę z plastiku, nie zdradzimy, co tam jest w środku, bo żeby zobaczyć, co jest w środku, to ona musi się rozpuścić w wodzie. Spięcie i wtedy zobaczymy, co tam w środku się znajduje. A teraz zobaczcie takie serduszko. Pachnie lolami. To chyba też Lekom będzie piasek kinetyczny. Tak, wiedziałam. Ale ten piasek kinetyczny sympatyczny. No, dobra. Buciki! Takie jak u syrenki, bo to będzie marza syrenka. Coś tak czuję. Jak jest ogon syrenki, to będzie buciki ładne dla syrenki. Amelka otwiera. Lubisz takie otwieranie, Amelka? Tak. Dlaczego? Bo jest fajne. Dlaczego? Bo jest fajne. No to ja słyszałam. Tu ale chyba do tego. Jeszcze? Tu też będzie kula. To co tam jest w środku w tym zestawie musującym? Powiedz z tymi, Amelko. W tym? No. Ojejku, wszystko pozamykane. O, dwie takie różowe. Pokaż, Amelko, tam. Pokaż w całości, tutaj po prostu połóż, wiesz? O. Dobra, to słuchajcie, co jeszcze gotowi? Jedna. Jeszcze jedna. Ja już nie mogę się doczekać, sorry. Ja też nie. Okej. Okay. Jaki piękny strój! Syrenki! Czyli są dwa komplety strojów, tak? Jeden kostium, tak. Trzy komplety, bo jeszcze ogon syreny można założyć. Nie, i jeszcze to. Dobra. Mogę dolać? No pewnie. Słuchajcie, gotowi jesteście? Amelka leje wodę. To jakieś szaleństwo, słuchajcie. Wszystko wleje. Co tam się dzieje? Możesz wziąć do rąk, potem się umyjemy ręce. No teraz jest ok. Co ty tam masz, kobieto? Ale psyczy. A dlaczego? Mam kwasek cytrynowy. I co jeszcze? No nawet jest napisane, że ma kwasek cytrynowy. I czuć! Tak? I coś się dzieje? Zmienia się w żółto-różowa. Jest trochę takie serduszko, co?
Już coś widać, czy nie? Serduszko. Jeszcze trzeba się... Ale to trzeba cierpliwości dużo. Mm-hmm. Ty możesz wytrzymać, tak? Nie masz ochoty pozdzierać tego całego tej osłonki? Może te schanie otwierać. Ale super jest, co? Poczekaj, podniesiemy, zobaczymy. Już się trochę wydostaje, tak? O, bryska. Już troszeczkę... O! Pojawiam się, odpada. Upsi. Zobaczcie, już trochę widać. Ale to trzeba cierpliwości. Może niech Hania teraz będzie otwierać. Poczekaj, już poczekamy do ciebie. O! Odpadają mi już. No, zdejmie, Maciu. Wersja dla niecierpliwych. Kupić. No, nie otwórz opakowania, tylko... Pomóż... pomóc? Mogę pomóc? O! A, ale mówię. Uuu, jaka ładna muszeleczka! Zobacz. Zamoczysz na sekundę. Zamocz. Okej? Okay? No i wyjmij. O! A tu się pieni, Amelka może już wyjąć, wycierać, tak? I ma takie piękne serducho. Ja wycierać to muszę swoje ręce. A łaszczę pie. Troszkę ślipie. No bo jak trochę się wydrzy w jakąś ramkę, to właśnie to zaboli. Tak, jak macie ramkę, to uważajcie. Nie, to już zostaw na szkole. A mogę... Otwierasz? Okej. Okay. Teraz mogę ja? Poczekaj, zrobimy trochę kolejki do końca. A mogę ja otworzyć? Mhm. Amelka tutaj ma taką, zobaczcie, to będzie jakaś syrenia chyba wersja, o. Taka muszelka otwarta. Uuu, jaka ładna buteleczka. Uuu, jaki ładny kotek, a jakie maluki. Takie różowo-fioletowe, znaczy nie różowo, tylko niebieskie. A teraz musisz pokazać założyć ogonek. O, tak wygląda kocio. Potem. Tak, i tu jest ewentualnie Amelka go potem ubierze w ogonek. I będzie syreniokot. Kotosyryn. Nep! Koci. Patrzymy jak się. Aha, nie wiem jak się nazywa. Dobrze, ale wiemy. O, jaka ładna. A to jest kapitan Bibi i kapitan Kitty. Czyli tu mieliśmy naklejkę z bohaterami naszymi i wiemy, że obydwoje zmieniają kolor, więc zaraz tutaj Amelka poubiera, pofryzuje i potem zanurkujemy w wodzie z lodem, a teraz Hania otwiera, ok? Ok. Otwieramy różowego! Różowy zestaw! Zawsze o tym marzyłam. Uwielbiam otwierać lale. Ale nikt nie lubisz, tylko lubisz nie otwierać. Kto nie lubi otwierać niespodzianek? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, kto nie lubi. Uuu, jaka ładna kula. Będę otwierać nie. Ale nie, ja tylko tą, więc... Ach, ty też lubisz otwierać, widzę. Ale nie, tą. Hanusia, otwierasz. Otwierasz, kurku. Otwierasz. A my, ja ci, Haniu, nie zdradzę, co tutaj, jaka jest naklejka na dole, żebyś nie wiedziała. Nie patrz, nie patrz. Uuu, jaka ma fajna. Tak, taka bluzka. Też czuję, że to taka badalnica. Łódź, ojajko. Też ma syreni ogon. Co tam w środku siedzi? Co tam, proszę pani? Nie wiem. Uuu, piasek kinetyczny. O, jakiś strój kąpielowy. Mogę zacząć to zdjęcie? No. Okay.
otwieramy kolejną. Uwaga. Piasek. Ogólnie takie fikuśne zestawy. Dużo tego. O, budki. I piasek. I kule musujące. Z pomponikiem, jakie fajne. Jeden. To jest drugi. Na szczęście w bucikach jest coś takiego plastikowego, co powoduje, że się całe nie zapiaskowały. O. No. Dobra. Otwieraj, Hanio. Jaka fajna czapka. Kapitańska. O, jeszcze spodniczka. Dobra. To do tego stroju. Dobrze. Proszę tamten blacik. Fajna, musująca. Uwaga. Mogę nalać? Poczekaj, Amelka. Hania nalewa. Hania nalewa. I kiedy możemy? Możemy? Proszę. Ale! Wow! Przed chwilą było taki różowo-niebieska. Naraz się rozpuściły. Aj! Frysko, wszystko. Gdzie ten ręcznik? Kto zabrał ręcznik, Amelcik? Nie zabrałam. A nie spadł? Nie tak, ale spryskało się wszystko. O rany! Masz tam pogrzeby raczej. Nie? Musimy poczekać, co, dziewczyny? Przekręcę na drugą stronę, dobra? Ojej, ludzie. Niebieskie palce, mama! Najpierw chwilę poczekam, bo później to rozpuszczę. Ja jestem cierpliwa. To chyba tylko ty w naszej rodzinie. Nie. Uwaga, gotowe. To można zabrać już. Ktoś jeszcze płyni. Trzeba trochę wysuszyć tą kulę, żeby nie było... Otwieraj, otwieraj! Okay. Psyczy, strasznie. No to trzeba było czekać, żeby to otworzyć. Ludzie, pomóc? Ja to otworzę. Okej. Okay. Najpierw buteleczka. Taka jest. Teraz czas na zwierzaczka. Spróbuję się dobrać do lalki. Bo mam trochę mokre ręce. O, jaki śliczny! A lalka, uwaga. Też jest piękna. Pokazać ci? Brokatowe włoski, ale już wiem. Naklejkę. Ale zobacz, co ci Amelka pokazuje. O! Ale piękna. Zestawik. I wszystkie zmieniają kolor w zimnej wodzie. Amelka idzie przyszykować zimną wodę na testy? Słuchajcie, zmroziłyśmy wodę, jest naprawdę zimna, można też wykorzystać śnieg, jeżeli jest akurat na dworze. Hania wsadza swojego pieska, nie paluchy swoje brudne, tylko pieska. A jak no, i co się dzieje? Wow, ma strojek i gwiazdkę. No, uwaga, 3-4 wyjmuj. Okej, okay, Amelka. I tu gwiazdkę na dupcie. Ma tu kotwicę. Musisz, Amelko, zamoczyć, jeszcze potrzymać. 3-4 i postawić tu. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, rozbieracie Lolę. Amelko, szybciutko. Amelka. To tylko buty i cukierkę. Już. Dobra. Mogę wsadzać? No wsadzaj. Wyjmę te kostki lodu. Wow, jaki ma fajny kostiumik. No to daj troszeczkę się schłodzić. Poczekaj, potrzymaj. Jo, ma różowy kostium z takim... Jeszcze chwileczkę, daj poleżeć, dobrze? No i 3-4 wyjmij i przytrzymaj. 3-4. O. No nie ma, tatuaż po prostu na nodze chyba. Kotwice. Hania daje też jej chwileczkę. Podobne kostiumy, tylko tu masz, widzę, chyba dwuczęściowy, tak? Tak. Dobra. Uwaga. 3-4. I trzymasz. Tu postaw.
A wróć, mamo. Ona ma takie kostiumy. Nika, goła pupa, szybko! Trzeba chować. Trzeba chować. O, takie to pływaczki, więc pływaczki lubią lodowatą wodę, są chyba morsującymi pływaczkami. No i tyle, słuchajcie, pozdrawiamy Was, naprawdę tych akcesoriów coraz więcej w tych lolach. I zabawy coraz więcej i uczymy się cierpliwości. Buziaki, czekamy na komentarze. Która z zabawek Wam się najbardziej podoba? No i czy dużo fajnej zabawy? Ten akurat to fajny kapelusz. Z tym zestawem lolami. Amelka już po prostu wchodzi w świat loli totalnie. Jakoś ją z tego wyciągniemy. Pa! Pa! Pa.